Dzień dobry. Wy piszecie do mnie, jest taka płyta, którą na pewno kochasz. A ja myślę sobie, jaka płyta? Taka płyta. Czułe struny. I to jest zjawisko. W ogóle w opisie tej płyty, że to jest zjawisko na rynku fonograficznym. I że ach i och i na skalę światową niesamowite przedsięwzięcie. No i ja się zgadzam, ale mam różne myśli towarzyszące temu, więc pomyślałam, że to jest dobry temat na odcinek. Bo wyjdą przy okazji różne rzeczy. Czułe struny. Natalia Kukulska śpiewa. Wiele fantastycznych muzyków, kompozytorów slash aranżerów orkiestruje, czyli rozpisuje na orkiestrę utwory Fryderyka Chopina. Czyli, że mazurki, polonezy, walce i te rzeczy, które normalnie gra się na fortepianie. Do tego zapraszałem jeszcze świetnego perkusistę, świetnego pianistę, świetnego basistę i wychodzi takie coś. Jest to niewątpliwie zjawisko, zgadzam się. Natomiast chcę powiedzieć dwie rzeczy. Pierwsza, taką obiektywną opinię w sprawie, czy to jest dobra płyta, czy to jest niesamowite zjawisko, czy jest coś innego na rynku, czy to jest wartościowe, czy warto tego słuchać. Oraz na samym końcu moją opinię w tej sprawie. Czyli czy mi się to podoba, bo widzę, że zakładacie, że mi się to podoba. A więc tu chyba powinna nastąpić czołówka. Postaram się być teraz bardzo obiektywna. Otóż ja przesłuchałam tej płyty właśnie z tego powodu, że ktoś mi już któryś z kolei napisał, że kocha tą płytę i ja pewnie też ją kocham, albo żebym się wypowiedziała, czy to jest dobre. Przesłuchałam ją od deski do deski raz, te takie hity parę razy, bo natknęłam się oczywiście na to wcześniej. Te pojedyncze utwory, które mają teledyski, też podsyłaliście mi, więc ja na to zerkałam, ale nie byłam wciągnięta w to od razu, ponieważ ja osobiście, to jest subiektywne, nie do końca chyba przepadam za dodawaniem warstwy takiej wokalnej do utworów, które ja osobiście znam, grałam i mam takie już do nich jakieś przywiązanie. Więc dla mnie te utwory, które tutaj w większości są na płycie, które po prostu grałam, one istniały jako te utwory, nie potrzebowałam jakby, wiecie, dojścia jakiegoś innego do muzyki Chopina. Ale obiektywnie uważam, że to jest absolutny hit. Absolutne zjawisko na rynku. Poprzez zaangażowanie tylu fantastycznych muzyków, zrobienie z tego tak świetnego projektu, tak wiecie, marketingowo i estetycznie i spójnie, to dociera do mas i te masy mają poczucie, że to jest w sumie taka lepsiejsza muzyka rozrywkowa, a tak naprawdę słuchają utworów Chopina, które jakbyśmy im tak zaserwowali, wiecie, no to teraz posłuchajmy mazurka od początku do końca, to byłoby ciężko. Po pierwsze, absolutny hit, jeśli chodzi o taką dostępność. Drugi hit polega na tym, że ja skapnęłam się bardzo późno, mianowicie słucham sobie całej płyty i myślę sobie, o, ten utwór jest zorkiestrowany absolutnie genialnie. Później drugi, trochę inaczej, ale to Adam Sztaba, bo wydawało mi się, że to Adam Sztaba przez to, że widziałam go na teledysku, ale ten Adam Sztaba jest różnorodny w swojej orkiestracji. Potem trzeci myślę sobie, wow! Po czym przychodzi kolejny utwór, myślę sobie, o, no to jest Adam Sztaba, to znam, to poznaję. No i dopiero bardzo późno zorientowałam się, że każdy z tych utworów niemal, no tam parami, jest orkiestrowany przez innego kompozytora. I to jest zjawisko. Zjawisko niesamowite. Na jednej płycie, tak przystępnej i tak ciekawej, w sensie takiej ciekawej, wiecie, jak ona po prostu płyta w Empiku, a nie, że jakaś tam alternatywna muzyka, można posłuchać tak bardzo różnego stylu orkiestracji, tego, jakie orkiestra ma możliwości. Numer 3, jeśli chodzi o obiektywną niesamowitość, Natalia Kukulska i jej udział w tym projekcie. Doceniam, ale to nie jest moja ulubiona piosenkarka, właśnie z tego powodu, że wydawało mi się zawsze, jak bardzo się myliłam, że śpiewa bardzo tak samo zawsze. Wow, to co się tu dzieje, no nie wiem, no co będę mówić, po prostu musicie posłuchać. Bardzo różnorodnie, bardzo bogato, za każdym razem to jest inna Natalia i tak jak zmieniają się barwy orkiestrowe, tak bardzo zmienia się barwa jej głosu. Numer 4. Niesamowici tekściarze, a właściwie w większości powiedziałabym tekściarki, ponieważ teksty do tych znanych nam melodii pisała na przykład Gaba Kulka, właśnie Natalia Kukulska, Kaja, Mela Koteluk i to jest poezja. Naprawdę no przepiękne rzeczy. No i niesamowici muzycy, bo Symfonia Warszawia w ogóle to nagrała, czyli nasza, no można powiedzieć, najlepsza polska orkiestra. Świetni dyrygenci, no i ostatecznie po prostu bardzo dobry projekt. Bardzo dobre, bardzo to jest dobre po prostu. Ja polecam do słuchania dla dorosłych, polecam do słuchania dla dzieci, bo czemu nie? Piękne teksty, wartościowa muzyka, no chyba o to właśnie chodzi. I czasem się rozpływam, więc teraz jest segment, trochę się rozpływam, a trochę wam popuszczam tej muzyczki. Trochę się też nie porozpływam, może nie może być tak super wszystko chyba. Zobaczymy. I blisko tam Krzysztof Hercik, słuchaj, jazzową, smyczki, ale tak wiecie, takie mięsiste. Nie będziemy już żałować wiśni. Tak troszeczkę, wiecie, takie lata Franka Sinatry. No i bardzo to jest takie smooth. Numer jeden, sposób orkiestrowania. Numer dwa, ktoś całkiem nowy, etiuda też. Wcześniejsza to też była etiuda. Ale już słychać zupełnie coś innego. W sensie, to cały czas, to jest bardzo ciekawe, że to jest cały czas ten sam materiał, bo Chopin bardzo jednolicie pisał swoje utwory fortepianowe. Od razu słychać, że to jest styl fortepianowy Chopina, komponowania. One, te utwory fortepianowe, nabierają zupełnie innych odsłon, innych barw przez orkiestrację właśnie, przez to, że robili to różni kompozytorzy z różnym zamysłem na to, jak zorkiestrują ten dany utwór. I popatrzcie, tu już się robi już wcale nie tak jazzowo, smooth'owo, tylko dosyć filmowo. Teraz ktoś osobny kieruje, spytaj, czy cię ode mnie lepiej zna. Przecież w godzinie miały być kłótnie i spory, mięciutkie. No tu jak szeroko, jak ciepło, jak miło. Tuż obok mnie jak mały. Ale to akurat nie jest moja ulubiona. Czyli Dziadek do orzechów, święta i te klimaty. I dzwony rurowe. Poczuj to, przecież tego właśnie chcę. Czy mogę opowiedzieć anegdotę z przekleństwem? To jest polonez. Od razu czuć tutaj, że będzie się działo. Więc jest pam, 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 pam i raz, dwa, trzy. I to pam, pam, pam. Ba, 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 bam. Każdy zna, każdy wie, polonez jakiś tam jest, polonez Adur i Azdur, to są te dwa takie hity. I właśnie to jest polonez Azdur i krąży taka anegdota wśród pianistów od jednym z profesorów, do którego na konsultację przyszła młoda pianistka, która bardzo, ale to bardzo dobrze, ale również bardzo poprawnie i grzecznie grała tego poloneza Chopina. Więc gra go pam, pa, pam, pa, 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 pam. I właśnie profesor, który już był sędziwy, ale bardzo dobrze, wybitny pedagog, powiedział jej, ty musisz się zdenerwować, ty musisz to w sobie poczuć, ty musisz poczuć tą emocję, ty musisz zrobić to tak, jakbyś, Nadia, musisz mnie wypipczeć, jakbyś chciała zaśpiewać kurwa mać, ja już nie chcę tego grać. I wtedy wszyscy pianiści już wiedzą, jak to grać. Więc tutaj to samo. To jest ta emocja. Ona tu rośnie. I bardzo nietypowymi środkami jest osiągnięta. Zarumienić każdy pożarzały dzień, odwagę miej. A wcale nie jest raz, dwa, trzy, tylko takie ry. I Natalia, która nagle wychodzi pięknie jak skowronek do góry. To spada, to spór, podniebny zaprzęg unosi nas na skrzydłach znów. Znowu zupełnie inny styl, znowu coś nowego orkiestrowego się dowiadujemy. Walc Amol. Bardzo lubię i bardzo mi się kojarzy dobrze, bo to jest taki łatwiejszy walc, więc się go na początku gra i wtedy ma się takie poczucie, że już się gra Chopina, chociaż to jest bardzo łatwy walc. Powiem ci, kiedy będę gotowa, na twe czułe ręce, delikatne serce, co czuję więcej, więc ty proszę poczekaj na mnie. Przepiękny motyw. Mój miły, może rośnie miłość wielka, nie ogarniam jeszcze jej, nie umiem przyjąć, jakbyś. Natomiast tutaj, tak jak już troszeczkę wyprzedzając, może do części subiektywizmu i do części, co ja sobie myślę, to popatrzcie, jak skomplikowane są te linie melodyczne. Śpiewa to Natalia, której idzie wybitnie, a i tak jak ciężko byłoby nam powtórzyć choćby połowę. Jak bardzo słychać, że to nie jest linia melodyczna pisana dla instrumentu, jakim jest głos. Tylko dla instrumentu, jakim jest fortepian. To od razu czuć jakby fakturę. Pragnął, nie wiem, czy się zdarzy cud. Uciekam ci, bo gonisz mnie. Nie wiem, czy mi kiedyś serce drgnie. Gorzki strach. Ach, to jest chyba ten fragment. Pamiętam, że był tu taki przepiękny fragment, który jest tak zupełnie pisany bardziej we współczesnym stylu. Czy to będzie tu? Tak, tak, taki aleatoryczny, podejrzewam, tak strzelam fragment, gdzie powtarzamy jakąś figurę albo jakiś mamy dobór dźwięków niemalże dowolny i przez jakiś czas na znak dyrygenta możemy to robić no po prostu dowolnie, czyli tak, tworzy nam się taka bardziej ściana dźwięku i posłuchajcie, jak to brzmi i dopiero z tego dalej wychodzimy. Co się dzieje tam? Chcę bawić się do tańca rwę. Już się myli, czy to noc, czy dzień. Czuję ciągle gorzki smak. Pozostanie we mnie brak. Ile to niezagojone znów ranić cię. Jak też ładnie przeplatają się tutaj te fragmenty orkiestrowe z pełnym składem, z tymi fragmentami, gdzie jest tylko trio, albo tylko sam fortepian, albo właśnie jakieś nawet pojedyncze solo instrumenty, typu skrzypce słyszałam w pewnym momencie, tutaj wiolonczela. No naprawdę przebogata jest ta stylistyka. To jest prawdopodobnie mój faworyt, jeśli chodzi o w ogóle myk, czyli to, co się tu zadziało. To jest mazurek F-dur, mazurek, czyli na 3. I w oryginale jest la 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 la, ale tutaj jest zrobiony na 7 chyba. Zaraz sobie to policzę. Na 7 i totalnie zaburzona jest ta struktura jego, plus jest bardzo ciekawie zorkiestrowany przez... Muszę sprawdzić. Adama Sztabę. Motywacja działa znów. Plany są analogowe, customowy każdy ruch. Zmiana metrum, myki, fagot, klarnet. Takie rzadkie instrumenty w muzyce rozrywkowej na pewno. Takie nagłe zwroty akcji z mazurka. Wszystko na materiale mazurka Chopina. Niesamowity fragment. Trochę taki góralski, bo na jakiejś skali. Ale coś tu się dzieje. I Adam Sztaba. Natalia. Lisy. I znowu Mike. Bardzo fajnie zbudowana forma w ogóle całego tego utworu, taka klamrowa. I piękny teledysk też, bardzo ciekawy. Więc co? Więc obiektywnie, niesamowicie wartościowe, niesamowicie różnorodne. Ja jestem lekko zmęczona, puszczając wam, bo to już przechodzę chyba do subiektywizmu, takiego level hard. Jestem lekko zmęczona już w połowie płyty, nie połknęłam jej na raz. Tam się po prostu dużo dzieje. To, co ja sobie osobiście myślę, to to, że cieszę się bardzo, że taka płyta na rynku istnieje, dla których sprawia ona, że muzyka Chopina staje się bliższa, bardziej zjadliwa, bardziej o czymś niż taka, wiecie, absolutna, czyli bez żadnego tekstu, bez żadnego storytellingu. Natomiast mi ta płyta jakby nie jest potrzebna. Ja ją słucham bardziej jako kompozytor, który słyszy ciekawe orkiestracje i myśli sobie, o, to mi się podoba, o, to bym, o, fajna marimbka, tutaj marimbka i bas. Bardzo fajne połączenie. Ale nie mam takiego poczucia, że ja potrzebuję tej płyty w swoim życiu. Z tego względu, że ja wolę oryginały. Te utwory, te aranżacje, one w żaden sposób nie przybliżają dla mnie tej muzyki. Więc myślę, że dla wszystkich, dla których ta muzyka stanie się bliższa, to jest plus, a ci, którzy tą muzykę chłoną w oryginale, ta płyta będzie raczej takim zjawiskiem, które warto poznać i warto się zaciekawić, ale pewnie nie będą do niej wracać. Fajnie jest posłuchać tego z dziećmi, myślę, tak po prostu, żeby wiedziały, posłuchały, jakie są możliwości, ale też to nie będzie w żaden sposób muzyka, do której one będą mogły się przyłączyć, gdzie one będą mogły uchwycić chociaż jakiś jeden fragment i poczuć, że to jest coś dla nich, coś powtarzalnego, coś bliskiego, bo jest to tak bogate i tak niedostępne wokalnie też. I to, że ja nie miałam pojęcia wcześniej, że Natalia Kukulska jest w stanie takie rejestry osiągnąć, czy takie barwy, też tylko wskazuje na to, jak bardzo dużych możliwości potrzeba, żeby się w ogóle wokalnie w taki projekt zaangażować. Mówię teraz o odbiorcy, żeby sobie nawet pośpiewać pod nosem, czy jadąc samochodem i słuchając tego. Więc ja myślę sobie o tej płycie jako o zjawisku, któremu warto poświęcić na przykład odcinek. Ale pewnie nie będę wracać do tego zbyt często, natomiast do samych nokturnów, samych polonezów i preludiów na pewno. Cieszę się jednak, i to powtórzę z uporem maniaka, że jest taka płyta i może być takim ogniwem łączącym właśnie muzykę rozrywkową, której może słuchaliście do tej pory, z muzyką poważną, muzyką Chopina, która była zbyt daleka, a tutaj jest taki idealne ogniwo i możecie iść dalej z życiem. Obczajcie, bo to jest na pewno warte obczajenia. I jeżeli jest jeszcze jakaś taka płyta, której jesteście ciekawi, co ja powiem, to też mi napiszcie. I muszę powiedzieć wam, że by nie subskrybować.